czy co? Czy pary jednopłciowe mają możliwość... Czy pary jednopłciowe powinny mieć możliwość adopcji dzieci? Wiesz co? Ja uważam, że wszystko zależy od sytuacji. Bo jeżeli mamy wybór dziecka, które mamy wybór na przykład dziecko wychowujące się w rodzinie patologicznej, gdzie jest bite, gdzie jest poniżane, gdzie nie jest kochane, a para jednopłciowa, która chce mu dać miłość, dom, wykształcenie, to zdecydowanie wybieram drugą opcję. Czyli powinno być to dozwolone w niektórych sytuacjach i po wielu testach. Myślę, że to wszystko zależy od sytuacji, od możliwości, jakie temu dziecku można dać. Wiadomo, że każde dziecko bardzo potrzebuje matki, ale no jeżeli ma wychowywać się w patologicznej rodzinie, a jest możliwość, aby dwie kochające się osoby dały temu dziecku miłość, wykształcenie i opiekę, to, no to chyba sprawa jest oczywista.